Dziwne i przerażające zjawisko udało się zarejestrować Hanie Bledford, jednej z mieszkanek Denbighshire County, która wracała do domu po spacerze z psem. W odległości 6 km od siebie ujrzała ogromną kopułę, która składała się z gęstej mgły i nie traciła kształtu. Wyglądało to tak, jakby obiekt wpisywał się w niewidzialne krawędzie, które nie pozwalały rozprzestrzeniać się na boki. Kobieta była w szoku i ponoć na chwilę straciła nawet głos. Ale mimo wszystko udało jej się sfotografować to dziwne zjawisko, które trwało około 10 minut, a następnie stopniowo znikało. Synoptyk John West bardzo ostrożnie skomentował to dziwne zdarzenie atmosferyczne, podkreślając, że w zasadzie tworzenie się mglistych kopuł nie jest sprzeczne z prawami fizyki, ale wymaga źródła ciepła od środka. W związku z tym, kopuła tej skali i gęstości powinna być związana z bardzo silnym źródłem ciepła. Mało tego, aby to wyjaśnienie miało jakikolwiek sens, wspomniane źródło musiałoby emitować dokładnie tę samą temperaturę przez około 10 minut. Z kolei ufolodzy wierzą, że w takich kopułach chowają się statki obce, które maskują się przed ludźmi, wywołując zjawiska naturalne. Można oczywiście wierzyć w co się chce, ale o ile nie bierzemy pod uwagę nieudolnie maskującego się pojazdu UFO, to jakie zjawisko mogło stać za dziwną mglistą kopułą?